Cześć, tu Ernest! Dzisiaj rano ujawniono kolejne skiny, które były ukryte w plikach gry. I zaufajcie mi, naprawdę warto je zobaczyć. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie. Ale jesteśmy coraz bliżej 300 tysięcy subów i będę wam bardzo wdzięczny za pomoc. A więc, kilka tygodni temu na mapie pojawiła się pewna ciekawostka, która tak naprawdę była zapowiedzią nowego skina. W widmowych wzgórzach możecie znaleźć taki oto posąg. Jeśli wam przypomina innego skina, to nic dziwnego. To chyba oczywiste, że to jest damska wersja Strażnika Miłości. Skina, który także ma skrzydła i jest stworzony z kamienia. Okazało się, że w plikach gry ukryta już jest damska wersja Strażnika Miłości. I na szczęście wygląda o wiele lepiej niż ten posąg. Zobaczcie sami, oto nagranie, na którym widać tego ukrytego skina w lobby. I no, to jest fajny skin. Dajcie znać, co wy uważacie o tym skinie. Mi się bardzo podoba i na pewno trafi do mojej szafki. Nie wiemy jeszcze, ile fałdolców będzie kosztował ten skin, ale przypuszczam, że przynajmniej 1500 fałdolców. Oryginalny Strażnik Miłości kosztował 2000 fałdolców i moim zdaniem to trochę za dużo, jak dodam tego skina. Trzymam kciuki za to, że damska wersja już nie będzie taka droga. Wraz z wejściem tego skina do sklepu, możemy oczywiście spodziewać się powrotu Strażnika Miłości. Jeśli ktoś jeszcze chce go kupić, to będzie wasza szansa, ale damska wersja jest o wiele lepsza. Także posiada skrzydła, a w dodatku mają one złote elementy. Do tego ten skin ma swoją własną pozę w lobby. To nie wszystko, ponieważ Salex na swoim Twitterze udostępnił wygląd jeszcze innego pewnego ubioru i jego zbioraka w lobby. Ale na to musicie być gotowi. Okej, gotowi? Oto i on. Jego nazwa po polsku brzmiałaby... Podróżnik. Przypomina mi on Majka. Na pewno wielu z was także ma takie skojarzenie. Jestem ciekawy, czy ten skin wejdzie do sklepu 20 września. Dla tych, co nie wiedzą, to 20 września ma się odbyć wjazd na Arenę 51. Ten mem miał już swoje 5 minut, ale umówiono datę tego mema dopiero nadejdzie. Na jego stroju jest nawet napis 51. I o kurde, spójrzcie! Ten skin ma przecięte kajdanki na kostce. Czy to oznacza, że był on więźniem Areny 51? O cholera! Oj, oczywiście ten wjazd na arenę to tylko i wyłącznie mem. Proszę tam nie iść. Ale tak już w pełni serio, to jest kolejny zaszyfrowany skin, który poznaliśmy dzięki Siloxowi. Jego ceny niestety już nie znamy. Mój strzał to 1200 fałdolców, tak samo jak to było z Łybą. Dajcie znać, czy wam podoba się ten jednooki obcy. Nie jest zbyt przystojny, ale pewnie go kupię dla mema. Fajne jest to, że ta jego głowa to nie jest maska, jego usta i oczy ruszają się jak u zwykłych postaci. Co ciekawe, to FireMonkey na swoim Twitterze przekazał dalej informację, że w plikach gry jest wzmianka o chatce właśnie podróżnika. Ta chatka ma zastąpić dom Johna Wicka, który jest na pustynnym terenie. Na koniec tak tylko przypominam, że w plikach gry jest jeszcze ukryty skin Bananka Mecha. Ten skin będzie w pakiecie za prawdopodobnie 39 zł. Za wezwania, które będą w zestawie z tym skinem, będzie można odblokować aż 1500 fałdolców. Poza tym, na swoją kolejkę na wejście do sklepu czeka jeszcze kilka innych skinów. Zostawię was z nimi na koniec. Ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania. To tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.